No dzień dobry moje drogie koziorożce, witam was bardzo serdecznie w czytaniu tygodniowym. Oczywiście jest to czytanie, jest to rozkład na przyszły tydzień, czyli od 31 maja do 6 czerwca. Kochani, tym razem troszeczkę skrócone czytanie, zrobimy sobie tradycyjny rozkład, ale bez kart dopowiadających. Mam nadzieję, że usatysfakcjonuje was taka forma. Kochani, wszelkie informacje dotyczące mnie, dotyczące jakichś tam informacji znajdziecie w opisie pod filmem, więc zachęcam was do zaglądnięcia tam do tej skrzyneczki. No i co? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dobra. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może przydarzyć? Na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca, finanse i rada. Dobra. I oczywiście jedna karta opiekuńcza dla was na nadchodzący tydzień. Oj, oj. Natura. Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło twoją duszę. No kochani, może wybieracie się na jakiś wyjazd? Długi weekend w końcu się zbliża. Ci, co mają taką możliwość, to jak najbardziej. Łono natury się przyda. Dla tych, którzy nie wyjeżdżają, którzy niestety pracują albo nie mają wolnego, poświęćcie troszeczkę czasu, żeby wyjść chociaż na jakiś spacer, do parku, do lasu, gdzieś na łąkę, cokolwiek, żeby naładować baterie. Dobra, koziorożce, wasza energia ogólna. Dwójka kielichów. No, kochani. Po pierwsze, dwójka kielichów jako wasza energia świadczy o tym, że będzie panować taka emocjonalna równowaga w waszym ciałku, więc super. Po drugie, może będziecie skupieni po prostu na jakiejś miłości, na swoim partnerze, partnerce, jeśli jesteście w relacji, albo na kimś, kto dopiero pojawi się w waszym życiu. Albo po prostu pragniecie tej swojej drugiej połóweczki, będziecie ją mocno manifestować. Dwójka kielichów, jeśli nie chodzi o miłość, może świadczyć po prostu o jakiejś współpracy z kimś, o przyjacielu, o jakiejś bratniej duszy w waszym otoczeniu, na której będziecie mocno skupiać swoją uwagę. Dobra. Co miłego się może przydarzyć? Rycerz Pentakli. No, kochani, pomalutku sięgaliście tutaj po jakiś swój sukces. No i widać, że coś tu się zarysowuje na horyzoncie, kochani. To może nie być jeszcze taki sukces w pełni, ale widzicie takie poszczególne etapy, że wychodzą dla was na plus. To może być jakiś projekt, to może być praca, to może być jakaś pasja wasza, w której pomalutku, sukcesywnie, kroczek po kroczku się rozwijacie i widzicie ten progres, widzicie, że coś wam się zwraca, widzicie jakieś korzystne aspekty, które wychodzą z tego waszego nieśpieszenia się też po konkretny cel, tak? Rycerz Pentakli świadczy, że tu się coś rozwija bardzo wolno. Jeżeli to jest jakaś nowa relacja, bądź ktoś nowy, kto wkroczy w wasze życie, bądź w jakikolwiek związek, w którym jesteście, to też wszystko się rozwija pomału, powolutku, ale stabilnie, ale do przodu, ale do celu. Ja bardzo lubię Rycerza Pentakli, mimo że to jest taki, wiecie, żółwik, to on zawsze osiąga swój cel, kochani. Także tutaj widzę, że z niczym się nie śpieszycie. Też dajecie sobie przestrzeń, żeby odpocząć. Nie tylko praca, praca, nie tylko partner, partner, nie tylko jakieś rzeczy. Macie tutaj tą wewnętrzną równowagę pomiędzy pewnymi aspektami. Nic was nie goni, nic was nie przyspiesza, nie wiecie, z batem na plecach nie czujecie takiej obecności. Także tutaj pomału idziecie po jakiś swój cel. Rycerz Pentakli też może przynieść wieści, to tak na marginesie jeszcze wspomnę, że jeżeli czekaliście na przykład na odpowiedź na przykład na waszą CV-kę albo na jakieś konkretne tam stanowisko, walczyliście o jakieś konkretne stanowisko, to też może przyjść odpowiedź w nadchodzącym tygodniu, która bardzo, ale to bardzo was ucieszy, która będzie kolejnym krokiem do spełnienia jakichś swoich planów i marzeń. Dobra, na co uważać w takim razie? Rydwan. No właśnie, tu uważajcie, żeby niczego nie przyspieszać. Czy to jest nowy związek, czy stary związek, czy praca, czy projekt, czy cokolwiek. Uważajcie, żeby niczego nie przyspieszać. Niech to idzie pomalutku, niech to pomalutku się rozwija. To po pierwsze. Po drugie, możecie mieć w swoim otoczeniu jakiegoś raka, który niekoniecznie wam dobrze doradza, może właśnie wymuszać na was jakieś aspekty, może was przyspieszać. Nie słuchajcie go, słuchajcie siebie. Po trzecie, kochani, uważajcie na podróże. Jeżeli wybieracie się teraz w jakąś podróż, na przykład na ten długi weekend, czy cokolwiek, jakaś podróż służbowa, czy w ogóle gdzieś jedziecie, tak? No jeżeli jest to podróż samochodem,
sprawdźcie wszystko, czy tam aby na pewno jest na tip-top, czy oleju nie za mało, czy opony dopompowane, czy tam hamulce sprawne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie gdzieś wyruszyć, powiedzmy szybko się gdzieś dostać, to też uważajcie na prędkość, bo możecie dostać jakiś mandat, albo nie daj Boże, może dojść do jakiegoś wypadku, więc uważajcie po prostu na trasach, moi drodzy. Jeżeli wybieracie się w podróż pociągiem, samolotem, czymkolwiek innym, jakimś innym środkiem lokomocji, to też tu sprawdźcie co do godziny, żeby się nie spóźnić, żeby zabrać wszystko ze sobą, po prostu uważajcie, kochani, na podróże. Miłość. Siódemka pentakli. No i co ja mówię? Razem z tym rycerzem pentakli, kochani, i dwójką kielichów, które jest jako wasza główna energia, no coś tu się pięknie, ale pomalutku rozwija. Jeżeli jesteście w stałej relacji, no to ta relacja idzie kroczek po kroczku coraz wyżej, coraz więcej, coraz bardziej siebie poznajecie, dbacie o siebie nawzajem. To jest piękna energia mówiąca o cierpliwości, ale również o opiekuńczości, o troskliwości, o partnera, o siebie. Tu się pięknie naprawdę buduje stabilny, fajny związek, kochani. Być może już jesteście trochę czasu razem, może 7 tygodni, może 7 miesięcy, może nawet 7 lat, może siódemka jest w jakiś sposób ważna dla waszej relacji. No ale kochani, tutaj tworzycie coś pięknego, naprawdę, i pomału zaczynacie zbierać owoce swojej pracy. Być może udało wam się zapracować na kupno swojego domu, mieszkania, na jakiś samochód, na jakiś wyjazd wspólny, może jesteście gotowi po prostu na założenie rodziny, gdzieś tam poszerzenie tej rodziny, na założenie, Boże, na dzieci po prostu, tak, to chciałam powiedzieć. I tutaj dochodzicie do tego etapu, że wspólnie podejmujecie decyzję o tym dalszym kroku, że jesteście obydwoje gotowi na tworzenie czegoś więcej, czegoś bardziej stabilnego. Więc jeśli tak, to super. No, ale kochani, tak jak mówię, jeśli chodzi o moich singli, no może się pojawić ktoś, albo już jesteście w jakiejś świeżutkiej relacji z kimś, kto ma bardzo takie ugruntowane podejście do was, tak, że widzi was jako przyszłego partnera, jako szansę na przyszłość, jako szansę na stabilizację, na założenie rodziny. Związek będzie się rozwijał bardzo pomalutku, ale tak solidnie, solidnie, tak, bez jakichś takich pojawiam się i znikam, przychodzę tylko na seks, albo nie wiem, odezwę się do ciebie raz na 5 tygodni i w ogóle tak. To i wszystko idzie pomału, ale cały czas do przodu, cały czas się rozwija, więc cudownie. Dla moich singli możecie poznać kogoś w środowisku pracy, jak najbardziej, albo w środowisku związanym z jakimś poszerzeniem swoich pieniążków, swoich pasji, rzeczy, które po prostu was interesują. To może być ktoś z trygonu Ziemi, nie wiem, czy to już wspomniałam, chyba nie, byk, panna lub drugi koziorożec. Ładnie, ładnie. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. No szóstka mieczy, no kochani, zdecydowanie szykuje się tu jakoś podróż. Może planujecie jakiś wspólny wypad z najbliższymi, z rodziną, z dziećmi, ze swoją drugą połówką albo po prostu całą ekipą. Jakiś wyjazd gdzieś właśnie na łono natury, gdzieś, gdzie będzie spokojniej, bo szóstka mieczy mówi o tym spokoju, o przejściu z takich trudnych sytuacji na spokojne. Także mówię, uważajcie ewentualnie tylko na te podróże, żeby tam nic się nie stało po drodze, uważajcie na prędkość. No ale kochani, szóstka mieczy, oprócz takich podróży fizycznych, które mogą was czekać w nadchodzącym tygodniu, mówi o takim właśnie przejściu na te spokojne wody. Więc jeżeli były jakieś konflikty z rodziną, z najbliższymi, coś tu się nie układało, ktoś próbował was do czegoś namówić, albo wywrzeć na was jakąś presję, albo po prostu były jakieś zgrzyty, kłótnie, nieporozumienia, kochani, to się wszystko uspokaja. Szóstka mieczy mówi, że idziecie z tej piątki mieczy, czyli z tych kłótni, zgrzytów i takich niedomówień na spokojne wody. Tutaj po prostu burza przechodzi, tak? Przychodzą te spokojne czasy, gdzie się wszyscy dogadują, gdzie dochodzą do porozumienia, a nawet jeśli nie dochodzą do porozumienia, to tolerują swoje zdanie i każdy po prostu idzie swoją drogą, tak? Także spokój w końcu. Dobra, praca i finanse. Tu mamy księżyc, kochani. Jeżeli jest coś, nad czym tutaj pomalutku pracujecie, to może jeszcze nie widzicie pełnego obrazu sytuacji. Po prostu coś, jakiś wynik, jakiś efekt końcowy, jakaś meta jest dla was jeszcze nieosiągalna, że tak powiem. Coś tu nie widzicie po prostu, jak się rozwinie. Może idziecie troszeczkę w ciemno, że tak powiem, z jakimś nowym projektem, z jakąś nową sytuacją. Kochani, bym powiedziała jeszcze przy księżycu tak, uważajcie na ryby, jeśli macie jakieś w swoim otoczeniu, bo mogą ukrywać jakieś tajemnice, aspekty. Jeżeli podpisujecie jakieś umowy, to też czytajcie wszystko drobnym druczkiem, bo mogą tam być jakieś ukryte
pierdziółki, które niekoniecznie Wam pomogą w przyszłości, albo które niekoniecznie będą dla Was korzystne. Ale przy księżycu powiedziałabym też tak, nie ukrywajcie prawdziwego siebie. Jeżeli jest coś, czego pragniecie, dążcie do tego. Nie ukrywajcie swoich atutów, bym powiedziała, bo być może postrzegacie siebie troszeczkę w formie tego małego kotka, ale w środku, w głębi siebie, tak? Tam na dnie ukryte, macie w sobie tą czarną panterę, macie w sobie ten ogień, macie w sobie siłę i odwagę do działania i do podejmowania decyzji. Także ważne jest też, żeby uwierzyć w siebie, żeby ta wasza prawdziwa natura mogła ujrzeć światło dzienne, tak? Żeby inni ludzie mogli dostrzec, jacy jesteście naprawdę, jacy jesteście odważni, jacy jesteście charyzmatyczni, jacy jesteście konkretni, tak? Więc przy księżycu powiedziałabym po prostu, nie ukrywajcie niczego, pokażcie swoją prawdziwą naturę. No i rada. No właśnie, pokażcie swoją prawdziwą naturę, drogie koziorożce. Mag, piękna energia tworzenia i kreowania własnej rzeczywistości. Duża pewność siebie, duża wiara w sukces, tworzenie własnej rzeczywistości, tworzenie własnego szczęścia, pięknej relacji, pięknej pracy, spokoju w domu, tworzenie związków, równowagi, także cokolwiek, kochani, pragniecie osiągnąć w swoim życiu, w tym tygodniu macie szansę po prostu to osiągnąć albo zacząć jakiś pierwszy etap, który poprowadzi Was ku Waszemu celowi, ku Waszemu sukcesowi. Pamiętajcie, żeby myśleć pozytywnie przy magu, bo przy magu jest ogromna moc sprawcza, czyli to, co mówicie, to, co myślicie, to manifestujecie. Więc pozytywne myśli, pozytywne słowa, wiara w siebie i wiara w swój sukces. A wszystko się pięknie, kochani, potoczy. To by było na tyle, drogie koziorożce. Życzę Wam cudownego tygodnia i do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Pa, pa.